Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym i zacznę może od opisania tych najmniejszych produktów. Ja w tym miesiącu postanowiłam, że zdradzę mój podkład ten z Avonu z serii Lux w kolorze Natura Glamour z innym. Siostra poleciła mi Oriflame Perfect Fusion Foundation, to jest SPF 25. Ja wybrałam kolor Natural Beige, ponieważ moja siostra ma Ivory i on był troszeczkę dla mnie za jasny, a ten jest o ton ciemniejszy, jednak dla mnie za ciemny. Straciłam 1,5 pompki i wystawiłam już go na Allegro. Jeżeli która z Was w tak zwanym międzyczasie by chciała go kupić ode mnie, to ja bym chciała za niego 17 zł plus koszty przesyłki. Jeżeli już to nie jest aktualne, to tutaj na pewno znajdziecie tą informację. I ona była bardzo z niego zadowolona, tylko właśnie, no niestety ten kolor u mnie, no dla mnie jest za ciemna, też nie chcę chodzić z efektem maski brązowej czy też brunatnej. No i poleciałam do Rossmana i wybrałam inny podkład. Stay Matte w kolorze True Ivory, jest to numer 103, który polecały dziewczyny z kanału My City of Beauty, które pozdrawiam serdecznie. No i teraz ten testuję. Dobrze, następny produkt to kredka, którą również dziewczyny polecały z firmy Golden Rose Eyebrow. Ja mam tutaj numer 103, również 103, tak jak podkład, również 103. Jest to kolor taki brązowo, bym powiedziała, szary, który bardzo ładnie wygląda i naturalnie na brwiach. I on ma taką szczoteczkę. I ta kredka wydaje mi się, że kosztuje około 10 zł, z tego co pamiętam. Dobrze, kolejny to tusz Stimulash Volume Astor. Wygląda w ten sposób. Dostałam go od siostry, ona mówiła, że przez niego ma efekt pandy pod okiem, no efekt pandy. U mnie tak nie jest, także ja go aktualnie testuję. Następnie dostałam od siostry i od mamy błyszczyk Stay With Me Essence. Wygląda w ten sposób. Kolor jest naprawdę przecudowny, jest to 03 Candy Bar. I już Wam zrobię swatcha. Chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle ten błyszczyk jest no, bardzo, bardzo kryjący. Myślałam, że będzie transparentny albo taki półtransparentny, ale jest on totalnie kryjący. Dobrze, następnie to z firmy Lovely, to była cena na do widzenia, róż, wypiekany róż do policzków w bardzo pięknym brzoskwiniowym kolorze. Nie wiem, czy to będzie widać, z takimi delikatnymi drobinkami. Nie wiem, czy to będzie widać na ręce, czy nie. Te drobinki absolutnie w żaden sposób nie są nachalne, a róż kosztował chyba około 5 zł. Bardzo, bardzo piękny. Jeżeli któraś z Was go widziała w Rossmanie, czy też kupiła sobie, to naprawdę pewnie również jesteście zadowolone, tak jak ja z niego. Dobrze, kolejny. To jeżeli już zostaję przy kolorówce, to rodzice mi kupili pędzle do makijażu. Niestety nie pamiętam, wiem, że to są pędzle jakiejś angielskiej firmy, ale niestety nie pamiętam, jak ona się nazywała. Tutaj na pewno dostaniecie tą informację. Wyglądają w ten sposób. Mam takie dosyć krótkie trzonki. Ja w ogóle myślałam, że one będą dużo, dużo większe, dłuższe w sensie te trzonki, ale one są, okazały się takie krótkie, przynajmniej są poręczne. One są wykonane syntetycznego włosia, z którego jestem bardzo zadowolona. Są bardzo, bardzo, bardzo gęste i bardzo dobrze u mnie się sprawdzają do twarzy. Także tak wyglądają moje nowe pędzle. Trzymam je na razie w szklance, ponieważ muszę dopiero znaleźć jakiś fajny pojemniczek na nie. Dobrze, kolejne to farba, którą w tym miesiącu zastosowałam na odrost. Jest to bardzo jasny popielaty blond 9×1. Tak wygląda teraz mój odrost. Jest on taki ciepły, ale nie do końca taki bardzo ciepły. Jest on ciepły, ale nie do końca ciepły. No taki ciepłochłodny, taki no ciepło-zimny. W każdym razie ciężko mi jest określić, jaki to jest kolor. Bo ani on nie jest taki całkowicie zimny, ani nie jest on taki całkowicie ciepły. W każdym razie odpowiada mi. Dobrze, następne to plaster z woskiem do depilacji twarzy i okolic bikini na zimno. One były z firmy Isano, one były ostatnio w promocji w Rossmanie w gazetce rossmanowskiej. I postanowiłam, że je kupię. Zazwyczaj używam tych z Joanny, ale kiedyś pamiętam, mama mi kupiła w Rossmanie te i również bardzo dobrze u mnie się sprawdzał, także postanowiłam, że wykorzystam okazję i cenę promocyjną i je zakupiłam. Kolejny to krem, który dostałam od mojej siostry z firmy Himalaya Herbals. Odżywczy krem do twarzy i ciała, aloes indyjski żeń.
wygląda w ten sposób. Ma fantastyczne recenzje na Wizażu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to podaję link pod filmikiem. Kilka zakupów w drogerii, nie w drogerii, tylko w aptece Dbam o zdrowie, m.in. żel do powieki pod oczy z firmy, przepraszam, straciłam już głos, z firmy Flossleg ze świetlikiem i aloesem. Wygląda w ten sposób, dzisiaj pojechałam jeszcze odebrać. Kolejny to krem łagodzący na dzień, redukujący podrażnienia SPF 20 z firmy Ziaja. To jest ulga, wygląda tak. Kolejny również z tej serii Ulga, kremowy żelujący do twarzy i ciała, mega, że z pompką, uwielbiam kosmetyki z pompką. Kolejne to samopalacz w piance z firmy Dex Cosmetics, powróciłam do niego po latach. Jak wykończę kolastę, no to zaraz się zabiorę za ten. Następnie to Pearl and Beauty, kulka z firmy Niva, której jestem bardzo, bardzo wierna i którą naprawdę bardzo lubię, ponieważ ten zapach działa na mnie dobrze. Kolejne to emulsja do higieny intymnej, to jest kwas mlekowa, także wyciąg z rumianku z Biedronki, który bardzo lubię. Jest ta emulsja jest dosyć płynna, ale pachnie no dla mnie tak świeżo i czysto. Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o miejsca intymne, bardzo dobry zapach. Szampon do włosów farbowanych Naturals, również z Biedronki. Kolejne to Isana krem żel pod prysznic z proteinami mleka. Cudowny zapach. Bardzo lubię ten zapach taki mydlany. Kolejne to również Isana, dostałam od siostry, mleczko do ciała z 10% mocznikiem, tak? Tak. Wygląda tak? Tak, wygląda tak. I ostatni produkt, jeżeli chodzi o kosmetyki drogeryjne, to krem do depilacji pach i rąk i okolic bikini i blind 3 w jednym. Również nabyłam go na promocji, bo tak to pewnie bym się starała kupić ten mój kochany w Netto, ale jakby ten promocji postawiłam, że temu dam kolejną szansę. Tym bardziej, że ja też go ten stosowałam przez wiele lat, dopiero później przeszłam na ten nettowskich, że tak powiem. Dobra, i ostatni produkt, myślałam, że ostatni, ale to jest tym razem to jest ostatni. Szczotka z firmy Donegal. W ogóle długo szukałam szczotki. Nie chciałam tej Tangle Teaser, ponieważ wszyscy już ją mają. I szukałam na internecie szczotki i weszłam na sklep właśnie tej firmy Donegal. Nie wiem, czy dobrze czytam tą firmę, nazwę tej firmy, czy nie. W każdym razie znalazłam taką szczotkę, która była bardzo dla mnie, która no wpadła mi w oko. Kolor ma perłowy, jak widzicie, i włosie naturalne. Czeszę się nią, w zasadzie uczę się nią czesać od jakiegoś czasu i jest ona bardzo przyjemna, także zobaczymy, jak będzie przy dłuższym stosowaniu. Cieszę się z niej niesamowicie. Dobrze, i co jeszcze kupiłam? Aha, na sobie mam jeansowe jasne rurki, które mi rodzice kupili, ale nie chcę się już teraz Wam pokazywać i ściągać ich, więc pokażę Wam na pewno w którymś z filmików ze strojami dnia. Kupiłam również takie papcie. U mnie w ogóle papcie się bardzo szybko niszczą. Kupiłam również sobie takie buty ze sklepu shoes.com. Zerknijcie, one są wspaniałe i przecudowne. Jak widać, trochę mi się teraz odwróciło, bo byłam w mieście. Tutaj jest z przodu szycie, to, co mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Tutaj z boku jest gumka i są ćwieki. Tu na czubach ćwieki, a także tu przy gumce. Są mega, naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Aha, jeszcze kupiłam sobie takie dwie, teraz one są mokre, więc będą wyglądały dosyć brzydko, ponieważ się suszą. Dwie bluzeczki z C&A, takie basicowe, białe. Jedna jest na takich grubszych ramionczkach, ponieważ ja w ogóle bardzo nie lubię, jak wystają ramionczka z bluzek, także dlatego nie noszę bokserek. Jedna wygląda w ten sposób. Ta ma takie, o, chyba sobie chciałam błyszczyć, może nie. Ta ma takie duże, nieduże, tylko takie cienkie ramionczka. A ta ma, wygląda w ten sposób, ma takie krótkie rękawki. Jedna, jak i druga, bardzo, bardzo mi się podobają. Dobrze, i to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to proszę Was o kciuki w górę, a także proszę Was o subskrypcję. Życzę Wam miłego dnia, mimo tej wichury i wiecznej pogody. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć!